Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie, a przed nami wyśmienity instrument, jakim jest Fender American Ultra Telecaster MN w wykończeniu Cobra Blue. Moi drodzy, wspaniały instrument, jest to tak jakby nowocześniejszy Telecaster, a może nie tyle nowoczesny, co bardziej innowacyjny, jeżeli chodzi o podejście do pewnych tematów związanych z komfortem gry na instrumencie i z takim podejściem modern, no do tego, że jednak świat ewoluował, więc te Fenderki również troszkę ewoluują na naszą korzyść, o czym przekonacie się za chwilę. Olchowy korpus to bardzo równe brzmienie w bardzo różnych stylistykach. Na pewno ta gitara zabrzmi świetnie. Nie jest taka jazgotliwa i tak jasna jak na jesionie, gdzie niektórzy twierdzą, że jest to atut. Tutaj ten instrument jest bardziej wyrównany tonowo. Pola kierowane, jak widzicie, w niebieskim metalicznym odcieniu z taką kremową żyłeczką dookoła, co daje niesamowite rezultaty, jeżeli połączymy je jeszcze z maskownicą, która również jest w takim lekko kremowym odcieniu. Jest to trójwarstwowa płyteczka. Przetworniki to Ultra Noiseless Telecaster Pickups, które są specjalnie stworzone do tej gitarki. Mamy tutaj standardowy most, ale nie typu vintage. Jest to typowy most Telecastera, ale z pełnymi siodełkami. Gitara jest świetnie ustawiona po wyciągnięciu zawodowego futerału. Naprawdę już na sam start chwytacie i gracie koncert. Nie ma żadnego problemu. Trójpozycyjny przełącznik, potencjometr tonów i potencjometr głośności, ale z niewidocznym, a jednak dodatkowym switchem, który robi nam tutaj pewne zamieszanie, jeżeli chodzi o przetworniki, o czym przekonamy się już w trakcie testu. Gryf to jednoczęściowy kawałek klonu i jest to gryf Ultra D, tak się zwie, chociaż moim zdaniem żadne tutaj D, a bardziej C, i to takie bardzo wygodne, takie lekko zaokrąglone, naprawdę wyśmienity kawałek gryfu. Chwytacie to i już wiecie, że macie do czynienia z profesjonalnym instrumentem. To od razu się czuje. Jeżeli chodzi o radius, to mamy tutaj radius zmienny między 10 a 14 cali, czyli już faktycznie ultra. Od takiej lekkiej klasyki po super nowoczesny radius, bo tak trzeba go nazwać. Mamy tutaj progi, są to progi medium jumbo, bardzo ładne, bardzo dobrze wykończone, lekko zaokrąglone krawędzie, klucze blokowane, główka jak na Telecastera przystało, ta mniejsza, telecasterowa, typowa. Jeżeli chodzi o te nowocześniejsze rozwiązania, to mamy tutaj podejście do wysokich progów, które jest bardzo komfortowe, ponieważ mamy tutaj podcięcie, dodatkowo zaokrąglone jest to kopyto i zwężone do krawędzi gryfu, co zobaczycie w obrazku. Jest to zrobione również na blaszkę, cztery śruby, wszystko brzmi. Powiem Wam, że uderzacie w strunę i jest po prostu jakość już słyszalna po uderzeniu na sucho, w obojętnie którą ze strun. Pozdrawiam Was serdecznie, gitara, która mnie na pewno bardzo zainspirowała. Link do niej pod spodem, wchodźcie na guitarcenter.pl i przyjeżdżajcie do naszego sklepu stacjonarnego, jeżeli chcecie ograć ten konkretnie instrument, bądź jakikolwiek inny. Posłuchajmy, jak brzmi ta gitara. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.
Thank you.